W Wieczerze z Kulturą towarzyszą nam Przebudzeni z Ostródy Teatr. Przebudzeni, które opowiada o swoim ostatnim wyjątkowym spektaklu Szatnia. Przedstawienie przynosi sukcesy i pewnie to jeszcze nie koniec, bowiem wyruszacie, jeszcze przed wami wiele miejsc, które odwiedzicie, ale też jakieś wyjazdy zagraniczne się szykują? No, trwają konfrontacje. Nie wiemy, co z tego wyniknie. W tej chwili wiemy, że są nami zainteresowani, że został przesłany spektakl i że być może w tym albo w kolejnych latach zostaniemy zaproszeni do Monachium, bo takie deklaracje padły. Także czekamy, co los przyniesie. Ale bardzo wiem, że lubicie i cenicie występy przed rodzimą publicznością. Iwono, czy to są jakieś dodatkowe jeszcze emocje? Inaczej się występuje przed tą swoją rodzimą, lokalną publicznością niż gdzieś na festiwalu, gdzie nikogo nie znasz? Powiem szczerze, że tak, bo to są nowe emocje. Znajomi, którzy mogą przyjść. My nie wiemy, jaka będzie ich reakcja na ten spektakl, ale już po kilku przedstawieniach w naszym mieście ludzie domagają się jeszcze tego spektaklu, że cały czas mają niedosyt. Mhm. Chcą jeszcze i jeszcze je oglądać, bo po prostu ten spektakl ich czegoś nowego uczy. Jakimi jeszcze dzielą się z wami wrażeniami po tym przedstawieniu? No jeszcze, no chcą oglądać w ogóle, no są, chcieliby jeszcze, żeby, no jak, no jak byliśmy właśnie w Andrychowie, no to ciocia moja przyjechała, to też właśnie nie mogła się, już mówię, siedziała to już tak w krzesło, podobało jej się bardzo. Pewnie wzruszona była. Wzruszona była. No. Mhm. Bo taki temat, od którego tak naprawdę ludzie na co dzień, no uciekają. Chyba jednak uciekają. Mhm. A jednak my trochę sprowadzamy ich na ziemię, chociaż szatnia ta jest, nie jest taka typowo ziemska nasza, tylko taka właśnie wyimaginowana. I dobrze byłoby tę szatnię ponownie zobaczyć tutaj u nas na Warmii i Mazurach. Mhm. Będzie taka szansa? Oczywiście, że tak. Już teraz zapraszamy wszystkich serdecznie do Ostródy, gdzie 14 października na sali reprezentacyjnej. Wystąpimy na sali reprezentacyjnej Zamku w Ostródzie. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, bądź tak jak tu mówili moi poprzednicy, chcieliby zobaczyć jeszcze i jeszcze ten spektakl. Ale 16 listopada gramy dla młodzieży. To też warto o tym wspomnieć, tak, że my gramy również dla szkół. Przyjeżdżamy przecież do Olsztyna też do szkół, bo to jest niesamowita historia, jak młodzież reaguje na ten spektakl i oni chcą wiedzieć więcej, dopytują się, zadają pytania aktorom. Mamy szansę opowiedzieć o kantorze, więc są to takie spektakle trochę edukacyjne, ale też wychowawcze, bo nasi aktorzy fantastycznie opowiadają o swoich problemach, o historii życia. I młodzież wychodzi bardzo poruszona, podbudowana chwilami. To też podpowiadamy, można was zapraszać. Można. Występujecie. Jest, bardzo cenimy naszą lokalną publiczność. A wszelkie aktualne informacje na temat waszej grupy na profilu? Dariusz się tym opiekuje bardzo sprawnie. Tak, tak. Działa prężnie profil Przebudzonych na Facebooku. Zapraszamy. Wystarczy wpisać Teatr Przebudzeni. Na pewno od razu gdzieś tam wyskoczymy. Tam są i zdjęcia z naszych wydarzeń, jakieś nagrania. No, zapraszamy, można śledzić. A my musimy już kończyć. Dziękuję wam bardzo zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do Elbląga też 25 listopada. Tak, będziemy na międzynarodowych spotkaniach artystycznych. No, zapraszamy. Pięknie. I szatnia tam będzie? Szatnia po raz drugi w Elblągu. Chcą nas obejrzeć jeszcze raz. Monika Kazimierczyk, Dariusz Wychucki, Paweł Łukasik i Iwona Połeć byli moimi gośćmi. Dziękuję pięknie i gratuluję. Dziękujemy. Do zobaczenia. Ale nie w szatni.